Witam, WG Witnica, Paweł Kucharski, 29 grudzień, godzina 13. Chciałbym dla Państwa pokazać, jak wygląda dzisiaj pogoda na drugi dzień. Jest mgła niesamowita, mrzawka od samego rana. No i niestety w taką pogodę nie doleciał żaden gołąb z wczorajszego lotu. Jest dalej tylko ten jeden jedyny, który powrócił wczoraj. Najprawdopodobniej już dzisiaj nic nie wróci. Chyba, że się zdarzy jakiś cud, bo nie wierzę w to. Zegar będzie włączony jeszcze w czwartek i w piątek. No i go rozłączymy. No miejmy nadzieję, że te kilka gołębi może doleci jutro. Może jutro będzie lepsza pogoda. No jak nie doleci, no to nie wiem. Będziemy myśleć nad jakimś rozwiązaniem, jak te pieniądze oddać, które są przewidziane za nagrody. Za lotniki, no jeżeli nic nie wróci, to nic się nie zmieni. Pieniądze są do wypłacenia, ale tutaj z finału za te pozostałe, no będziemy myśleć. Poczekamy jeszcze czwartek, piątek, te dwa dni i będziemy myśleć coś w tym temacie. No, pogoda jest naprawdę fatalna. Nie widać stąd nawet kościoła. Kto u mnie przebywał parę razy tutaj na posesji, to wie, że ten kościół jest z bliska. Właśnie tam mam teraz ekran w kierunku tego kościoła, że wie, że jak nie widać kościoła, to jest już tragiczna pogoda. No szkoda, że tak się stało. Nie spodziewałem się takiego, powiem szczerze, obrotu sytuacji. No był śnieg, widoczność była dobra. W Niemczech tego śniegu było naprawdę mało. Widoczność była jeszcze lepsza niż u nas. No gdzie te gołębie poleciały? No na pewno nie w kierunku, bo by musiało coś wrócić wczoraj. Przynajmniej kilkanaście. No, tego nikt nie wie. Wszystkie gołębie mają założone telefony. Jak na razie nikt nie zadzwonił. Może ktoś się odezwie. Będziemy wiedzieć, gdzie to jest. Czy to jest, te gołębie są w Polsce, czy w Niemczech. No trudno powiedzieć. No szkoda, no ale... Ryzyko jednak zimą jest wielkie. Jednak te gołębie, ten śnieg, ten mróz, no późne mutki naprawdę nie dają sobie rady. Chociaż bywały też lata, że i w ładne pogody zimą w grudniu gołębie ginęły. No ciężko stwierdzić, jaka tu jest przyczyna. No gołębie były zdrowe, latały koło domu, wykonały już tych 6 lotów. No spodziewałem się, że zginą te gołębie, ale nie w takiej ilości. No tak po cichu liczyłem, że ze 100 sztuk powinno wrócić, no tak chociaż minimum 50, no ale znowu się przeliczyłem. No to już była piąta edycja. No jeszcze zdecyduję się na tą 6. edycję w 2022 roku. Wrócę najprawdopodobniej na te tereny polskie, bo 2 razy z terenu Niemiec było naprawdę klęska. Z terenu Polski też nie było to dobrze, ale zostawało tych gołębi 50, 60, 40 parę po finale. I też naprawdę bywały finały, że i śnieg z deszczem padał. I jakoś to wracało. No, te 2 ostatnie lata nie udały się naprawdę. Szkoda. Wrócę, mówię, na ten teren Polski na drugi rok. Zrobię tą edycję jeszcze jedną, czyli 6. w 2022 roku. No jeżeli to się nie powiedzie za rok, to będę zmuszony jednak z tego zrezygnować i tylko zajmować się edycją lato. No cóż tu mogę więcej powiedzieć? No już nie mam nic w tym temacie do powiedzenia. No czekam, zaglądam. Chociaż żeby tych parę gołębi wróciło, żeby te nagrody takie główne było komu dać, nie? No jeszcze teraz po 1 stycznia wyjaśni się sprawa, czy ta zabawa, która jest zaplanowana na 22 stycznia, czy się ona odbędzie, czy te zakazy, jedni mówią, że są zakazy, że tylko jest wyjątek na Sylwestra, że można organizować taneczne. No jeszcze zaraz po 1 stycznia będę zorientowany, dokładnie pójdę tam do tej pani właścicielki i będę wiedział, na czym tu stoimy, czy ta zabawa się odbędzie, czy nie. Chciałbym, żeby się odbyła, w tamtym roku się nie udało przez tą pandemię. No jeżeli się nie odbędzie, nie można będzie robić zabawy tanecznej, to może jakieś zrobię zakończenie na koniec stycznia, początek lutego, takie po prostu z rozdaniem nagród, tych pucharów oczywiście nie pieniężne, bo pieniężne nagrody już zostały rozdane, no nie w całości, z zimy nie w całości po prostu, no bo jeszcze nie było kiedy. Więc takie zakończenie
bez zabawy tanecznej, no też by było fajnie, by było spotkanie. No zobaczymy. Wiadomość będzie, mówię, tam na początku stycznia. Jeszcze raz przypominam, żeby dosłać te rodowody na te gołębie dorosłe. No, na zimowy na razie nie ma co dosyłać, bo jest tylko jeden gołąb. No zapisy na edycję lato, gdzieś myślę około 10 stycznia ruszą. Raczej tam regulamin nie będzie wiele zmieniony. Będzie dalej przewidywany ten finał 7 sierpnia, czyli bardzo wcześnie, 1 kwietnia. Od 1 kwietnia będziemy przyjmować gołębie do końca kwietnia, a finał będzie planowany też z tej odległości może 350 maksymalnie i 7 sierpień będzie to planowane. Czyli tak jak w tamtym roku, że my będziemy kończyć, a pozostałe oddziały będą dopiero zaczynać. Opłata wzrośnie, no to powiem może już teraz, że było 200 zł za gołębia letniego, teraz będzie 230 zł. No 30 zł to nie jest jakaś tam wielka podwyżka, no wszystko drożeje. No i na tym bym kończył. No szkoda mi tych gołębi zimowych, no myślałem, że coś tu będzie do sprzedania, no kurde, no. No że ludzie będą zadowoleni, tak, bo było, mieli niektórzy naprawdę dużo tych gołębi na tym finale. Ładne były te gołębie, takie naprawdę ładne, już takie wyselekcjonowane, to ładne, zbudowane te ptaszki były. No, no ale jednak no, coś im przeszkodziło, nie dały rady. Na tym będę kończył. Życzę szczęśliwego nowego roku, aby ten rok, który się teraz zbliża, był lepszy od tego. Dziękuję, do widzenia, Paweł Kucharski.